Błażej Kuźniar zadaje nam pytania o wzmocnieniach nadgarstków dla walki w hak oraz w góry, pod góry. Otóż Błażej, chcę Ci powiedzieć, że tych ćwiczeń jest duża, duża ilość. Uwierzcie mi, że nam zabraknie tutaj 2 godziny, żeby opowiadać o wszystkich ćwiczeniach związanych pod hak i pod góry. Chciałbym tylko zaakcentować kilka ćwiczeń, moim zdaniem najważniejszych, dla zawodników walczących w harę i w hak i w górę. Są to ćwiczenia powiązane tylko, nie tylko powiązane stricte z samym nadgarstkiem, ale również związane jeszcze z całym układem, który właśnie walczy w hak. Jednym z takim podstawowym elementem, który praktycznie na każdym siłowni musi być, to są różnego rodzaju rączki. Ja lubię akurat i wybrałem tą rączkę na pasach, dlatego że nie dość, że ona wzmacnia nam nadgarstek, to jeszcze przede wszystkim wzmacnia nam sam chwyt i palce. Otóż wieszam tą rączkę na wycinku regulowanej i wykonuję ćwiczenia na nadgarstek. Dokładnie, bo ten krótki ruch to jest ćwiczenie na nadgarstek. Jeżeli my będziemy robić różnego rodzaju pochylenia, ściągania, to już nie jest sam nadgarstek, to jest już pracuje jednocześnie całe ciało. Wykorzystujemy tu również biceps, mięśnie klaty piersiowej oraz szeroki ruch grzbietu. My mówimy tylko i wyłącznie o ćwiczeniach na nadgarstek. To jest każde pociągnięcie na siebie, akcentujemy ćwiczenia na nadgarstek. To samo powtarzamy, trenując lewą rękę. Akurat ja wybrałem cienki gryf, cienki układ, tylko wyłącznie dlatego, że mi akurat odpowiada. Wiele zawodników też również stosuje grubszy gryf gumowany. Oczywiście, jeżeli każdy uważa, że dla niego lepiej wykorzystać taki gryf, jak najbardziej. Ja jednak wykorzystuję zawsze taki cienki. W ćwiczeniach na nadgarstek jest ważny ruch nie tylko na siebie, jak również ważne są ruchy wykonane skrętne ruchy. Ruchy supinatorem, pronatorem. Otóż ustawiamy pozycję równoległe do podłogi i utrzymując swoje przedramia wykorzystujemy tylko i wyłącznie siły, które skręcają nasz nadgarstek. Najpierw na pronator, czyli podwalki na górę oraz na supinator, podwalki w hak. Są to ćwiczenia podstawowe, jednocześnie ćwiczenia niezbędne dla każdego ćwiczącego, który stwierdzi, bądź ktoś mu podpowie, że jego nadgarstek jest słaby. Ale do nadgarstek do ćwiczeń podstawowych również należy zaliczyć hantel z grubym gryfem. Hantel, który wzmacnia wasz nadgarstek w ten oto sposób. Pamiętajcie, że wykonując ćwiczenia w ten sposób,
wy powinniście mieć o 25-30% więcej ciężaru na sztangielce, jak w ćwiczeniu podnoszenia na bicep chwytym, podchwytym. Dlaczego? Dlatego, że podczas walki pierwszy atak przyjmujemy oczywiście na palce. Jeżeli mamy słabe palce, nasza ręka od razu się otwiera. Tu już wykorzystywać różne mądrości, walczyć w górę albo w hak, prosto nie ma sensu, ponieważ w żaden sposób nie zmożecie zatrzymać ataki przeciwnika. Natomiast, jeżeli będziecie mieli tą proporcję, o której ja mówię, to trafiając na podobnej klasę zawodnika, jak wy, zawsze będziecie przodować, dlatego że wasz nadgarstek nigdy nie będzie puszczać. Możecie przegrać bicepsem, ale nigdy wasz nadgarstek nie puści. To jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że nadgarstek, za nadgarstek palce odpowiadają bardzo małe, cieniutkie mięśni. Jeżeli my ich będziemy nadwrężać, rozginając ich, przegrywając, narażamy się na większą kontuzję, jak w takiej samej pozycji, na przykład przegrywając bicepsem. Uwierzcie mi, złapać kontuzję na nadgarstku bądź na palcach jest o wiele niebezpieczniej jak na ręce, dlatego że przede wszystkim w naszych palcach i naszej dłonie jest bardzo dużo receptorów, które odpowiadają za cały nasz organizm. Jeżeli cokolwiek naruszymy, może być tak, może zaskutkować tym, że pojawią się jakieś choroby, o których nawet nie możemy sobie podejrzewać. Ale praktycznie tak jest. Ludzie, które pracują na ciężkich pracach, cały czas trzymają ręce w zimnym gdzieś tam, przykładowo, albo w wodzie, albo coś tam, częściej są narażeni na różnego rodzaju choroby, reumatyzmy i tak dalej, jak ludzie, którzy powiedzmy nie pracują w takich warunkach. Więc tak samo tutaj, jeżeli my będziemy nadwrężać swoje palce, nadgarstki, przedramia, narażając ich na kontuzje różnego rodzaju, to więc to w późniejsze lata wam oczywiście się to przypomni.